Jeżeli chcecie mieszkać wygodnie, ekologicznie i tanio, to dobrze trafiliście. Dziś pokażę Wam energooszczędny dom o powierzchni 92 m2 i to wszystko na jednym poziomie parteru. Możecie go kupić na nowym osiedlu niedaleko Poznania albo zamówić budowę takiego domu na Waszej działce, gdzie powstanie w zaledwie 100 dni. Na filmie zobaczycie zarówno wnętrze domu wykończone pod klucz, jak i w stanie deweloperskim do wykończenia we własnym zakresie. Oczywiście na końcu dowiecie się również, ile taki dom kosztuje. Zapraszam! Dom parterowy zbudowany w systemie szkieletowym wyróżnia dopracowany projekt i niskie zużycie energii. Ściany zewnętrzne wykonane w systemie ZBER z suchego drewna oraz naturalnego włókna drzewnego mają znacznie wyższą izolacyjność termiczną niż tradycyjne murowane, które musiałyby mieć grubość aż 50 cm, żeby dorównać tym w systemie szkieletowym. Nowoczesną bryłę wzbogacają akcenty naturalnego drewna widoczne także na elewacji, w strefie wejściowej oraz na tarasie. Ten projekt to ciekawa opcja nie tylko dla osób chcących płacić jak najniższe rachunki za ogrzewanie, ale też dla wszystkich chcących mieć wyraźny podział na strefy dzienną i prywatną, co akurat w domu parterowym wcale nie jest takie oczywiste. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Część dzienna o łącznej powierzchni niemal 40 m2 obejmuje salon z jadalnią oraz kuchnię. Przestronny hol zapewnia sporo miejsca na przechowywanie. Obok znajduje się toaleta i wiatrołap. Na funkcjonalność domu korzystnie wpływa jego wyraźny podział na strefy dzienną i prywatną. W skład tej ostatniej wchodzi główna ponad 12-metrowa sypialnia z wyjściem na taras oraz kolejne dwa pokoje i łazienka. Zobaczcie, że mieszkańcy postawili na prostą stylistykę inspirowaną Skandynawią z przewagą bieli, szarości, z akcentami zieleni, ale skupmy się na funkcjonalności. Moim zdaniem te 92 m2 to wystarczająca przestrzeń do wygodnego mieszkania. Już od wejścia widać tę dużą przestrzeń. Salon zintegrowany z kuchnią to łącznie 38 m2 otwartej przestrzeni na rodzinny wypoczynek, wspólne gotowanie, jedzenie, przyjmowanie gości. I zwróćcie uwagę, że mamy tu tak naprawdę kilka przenikających się stref. Tu jest ogromna kanapa. Już sobie wyobrażam rodzinę wypoczywającą razem po całym dniu. Projekt zakłada też pełnowymiarową jadalnię z dużym rozkładanym stołem, a sama kuchnia to 9 m2, z tym, że dzięki jej otwarciu na salon optycznie wygląda na większą. Przechodząc do strefy prywatnej, mijamy miejsce na pojemną szafę. Co ciekawe, sypialnię od salonu można oddzielić dodatkowymi drzwiami, zapewniając komfort akustyczny wszystkim domownikom. Będąc w głównej sypialni, można podziwiać ogród, a nawet wyjść na taras. Pozostałe dwa pokoje to miejsce dla dzieci lub zaciszny domowy gabinet. Wszyscy domownicy mają swobodny dostęp do łazienki wyposażonej w okno, zapewniające dopływ naturalnego światła i dobrą wentylację. Natomiast goście mogą korzystać z dodatkowej toalety dostępnej z przedsionka, gdzie znajduje się także kotłownia. Więcej miejsca na przechowywanie znajdziemy również na strychu. Można się też zdecydować na samodzielną aranżację wnętrza i dom w stanie deweloperskim, obejmującym m.in. gotowe, pomalowane na biało ściany wewnętrzne, ogrzewanie podłogowe w łazienkach, piec oraz grzejniki. Osoby szukające mniejszego metrażu mogą też wybrać dom trzypokojowy o powierzchni 73 m2. Dom w konstrukcji szkieletu drewnianego wyróżnia nie tylko dobra izolacyjność cieplna i akustyczna. Jego zaletą jest wyrównywanie temperatur i poziomu wilgotności. W efekcie dom jest przyjazny dla zdrowia, również dla alergików, zapewniając przyjemny mikroklimat we wnętrzu i ochronę przed upałem. Zastosowane materiały nie emitują szkodliwych substancji lotnych. Ponadto sam proces ich produkcji wyróżnia niskie zużycie energii. Na pewno jesteście ciekawi, ile kosztuje ten dom. Do wyboru są dwie opcje. Koszt budowy takiego domu na Waszej działce w systemie ZBER w stanie deweloperskim zaczyna się od około 270 000 zł, w tym montaż płyty fundamentowej.
Natomiast jeśli chcielibyście kupić jeden z gotowych domów na nowym osiedlu domów energooszczędnych w Pniewach, to lista dostępnych lokali jest dostępna na naszej stronie. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia.